Zdrowotnictwa. Dzisiaj temat odcinka, czy zdrowe musi być drogie? Na to pytanie odpowie wam pan Marek Zaręba oraz Piotr Piwowar. A wszystko poprowadzi i przeprowadzi nas jak Mojżesz przez Morze Czerwone, Michał Szczepanek. Witamy was w nowej serii. Czarne. Czerwone. Witamy was w nowej serii, którą nazwaliśmy roboczo pod ten odcinek. Mojżesz. Mojżesz wszystko jeść. O, nie. Mojżesz wszystko jeść. Ten odcinek wy już wiecie, jak się nazywa Mojżesz. Ta seria, tak? Bo plansza się pojawiła, więc, znaczy pojawi za naszą, za naszym gestem. Uwaga, zaczynamy. Ładnie. Czy zdrowe jedzenie musi być drogie? I drugie pytanie? Ciśnie mi się na usta znana sekwencja z espresso. Pytanie. Ty nam powiedz. I ty nam powiedz. Aha. Mistrzu nasz. A ile kosztuje bułka i śledzik? Mistrzu nasz. No bo to śledzik, śledzik za 3,50, no bułka za 70 groszy, ekonomia. Czyli 4,20. Mega. No. A czy to jest zdrowe? Śledź to. Jak się je codziennie? Najwięcej jodu ma. A jod jest niezbędny. Ale też nie niedoboru. Ale też nie można przedawkować, nie? Śledzia. A słuchajcie, ja w ogóle pochodzę z Gdańska, z Gdyni, a nie cierpię śledzi. Przepraszam wszystkich moich czytelników, ale niestety to jest jedyny produkt, który można było mnie pokonać. A są zdrowe śledzie, są zdrowe. No oczywiście. Ale pewnie nie każdy, nie? No ale bo wiecie, jak kupujesz takich, no bo... tych sklepach, co no, jest czerwone zwierzątko śledzi, z białymi kropkami, my no nie, to... przestali jeść ryby, bo boimy się ryb. No bo mówią, że wiesz, że tam jest rtęć, wylewają tak, nad polskim morzem wszystko. Że nasz organizm, który jest dobrze prowadzony, ma potężny aspekt detoksykacji. I po prostu sobie z tym tam... Czyli żeby się nie przejmować tym, co mówią i po prostu wsuwać te śledziochy, nie? A później po prostu poprawisz śledziem i na koniec jakiegoś łososia z Norwegii, no to tego łowiu się może nazbierać. Ale jak sobie strzelisz dwa razy w tygodniu rybkę, która jest konieczna, kwasy tłuszczowe i tak dalej, to jest to i białko. Nie chciałbym, żebyśmy człowiek odpływali zbyt zadręczał, za rybami, zdrowo je. Ale ryby są tylko drogie. Przejdźmy do pieniędzy. O, ale ryby są, ale ryby, są ryby są drogie, czyli co taniej, a zdrowiej, a zdrowo. Tak. No właśnie, mistrzu. Bo tak się kojarzy, tak. No, nie? Że zdrowe jedzenie to owoce. Nawet kupisz sobie pół kosza owoców i rachunek 300, no nie? Jak no tak, gdzie ty kupujesz owoce za 300? Ekonomia zaburzona nawykowo. Czyli wydajemy w restauracji 200 na rodzinę i pizza, i winko, i tak dalej, Coca-Cola. Ale już kupić, kurczę, rybkę ekologiczną albo paprykę, to już mamy wyrzuty, jak jest 5 zł różnicy. Czyli znowu mamy nawyki, czyli planer zdrowia. Myśl inaczej, człowieku, myśl inaczej. Po prostu. To o jest jedzeniu, jak gdyby ten nie, że... klucz o jedzeniu. Jesteśmy skupieni dzisiaj bardzo na świecie materialnym, natomiast jednym z najpiękniejszych arcydzieł materialnych jest nasze ciało. Mężczyzna bardziej się zastanawia, jaki olej do silnika samochodu, niż do sałatki. No tak. I to są złoty len. Mieliśmy okazję wczoraj trochę spożywać. Się rozlał na stole, ale widzieliśmy, żeby się zmarnotrawić. No właśnie, więc jak to, jak planować te posiłki, żeby te zakupy były rzeczywiście ekonomiczne, szczególnie, że ktoś ma dużą rodzinę, a chce zdrowo ją wyżywić. Nie? Po pierwsze marnotrawimy dużo jedzenia i to jest też ten taki aspekt do zmiany, czyli nie planujemy. Czyli źle zaplanowane zakupy. Źle zaplanowane posiłki. Albo w ogóle nie zaplanowane. No nie mamy też tej kultury gotowania. Lubimy często przetworzone rzeczy szybkie, czyli taki fast food. I planowanie też nie tylko czasu na zakupy mądre, ale też na gotowanie, przygotowanie na biesiadę, na to spotkanie, ponieważ człowiek z przymusu trudno go do czegoś zachęcić. Kiedy zrobi to z miłości, no to łatwiej kupi rzeczy lepsze, przygotuje, zaprosi rodzinę, ponieważ sytość ma przy tym stole. Tak. Sytość mamy z dawania, czyli ze służenia, z przygotowania. Dlatego uważam, że najlepszą weryfikacją jest zapraszanie często gości. No samotność zabija w ogóle cokolwiek dla nich, przygotowanie posiłków, nawet dla jednej osoby. I to są właśnie te klucze nawykowe, które warto zmienić, ponieważ wtedy będę człowiekiem dobrego wpływu. Tak? I to jest też istotne. Czy ludzie, gdyby poszli ze mną na zakupy, daliby ocenę na przykład w mediach społecznościowych, co bym chciał, żeby o mnie napisali na przykład, nie? O, ten to kupuje, byle co. To jest taka weryfikacja. Tak. Ale ja mogę sam sobie zadać to pytanie. Czy jem byle co, byle jak? Czy jest jak gdyby też ten aspekt finansowy, na co wydaję dużo pieniędzy, które po prostu marnotrawię?
a czy faktycznie o to moje perpetuum mobile cielesne potrafię dbać, nie? Chyba to też jest znowu, tak jak mówisz, te nasze takie schematy w głowie, które mamy nawykowe już od dawnych czasów, bo wydaje nam się, że żeby zdrowo zrobić gdzieś, to trzeba na to dużo czasu, no nie? Ale stwórcze. Michał mnie czasem ugości tu w pracy, jak jesteśmy, i on przygotuje jakaś, wiesz, sałateczka, zieleniny tam na sobie, truskawki, posoli. Nie to, że ja pierwszy raz w życiu jem solone truskawki, to wszystko wcale długo nie trwa, żeby przygotować, no nie? Że no paradoksalnie bardzo szybko. Truskawki, tak, bo sól jest wzmacniaczem smaku, to prawda. A nam się często wydaje, że trzeba tego śledzia gotowego z bułką, żeby było szybko, no bo czasem rzeczywiście nie ma czasu. Wcale nie potrzeba. Tutaj Marek fajnie powiedziałeś, że mamy takie koło życia, czyli różne sfery życia, na które przeznaczamy jakąś kwotę pieniędzy. I pytanie, gdzie jest nasz priorytet? Jeżeli nasze zdrowie potraktujemy jako priorytet, żeby zadbać o ciało, które jest narzędziem do dobrego życia, do dobrych uczynków, no to wtedy tutaj na przykład możemy pewną kwotę większą przeznaczyć, żeby o to ciało zadbać. I wtedy tam, gdzie już nie jest to konieczne, a zazwyczaj wydajemy na jakąś konsumpcję, na jakieś takie rzeczy, które są, no, nie przynoszą nam szczęścia długoterminowego. Na płynie do spryskiwacza można oszczędzić trochę kasy. Można sobie coś tam blać. Spokojnie sobie w biedrze kupić jakieś tańsze. No, więc to jest pewne też kwestia właśnie naszych priorytetów, nie? Skąd się bierze to, że ktoś powie, że to jest drogie, nie? A druga rzecz, że nie planujemy i dużo jedzenia rzeczywiście się marnuje, nie? Nawet jak masz takie zrywy, okej, kupię sobie dużo i będę miał cały tydzień, to się okazuje, że na przykład już potem gubisz się, jakie to miały być przepisy, nie? To się nazywa fachowo psychologia jedzenia, jedzenie na zapas. Czyli ładujemy całą lodówkę, bo mamy taki syndrom poczucia bezpieczeństwa, że wtedy jestem spokojny, tak? Że w każdej chwili mogę te hormony wyregulować. A tak naprawdę less is more, czyli im mniej, tym więcej. To, co mówiłem, że nie jest istotne, co zjem, tylko to, co strawię i przyswoi mój organizm. Tak? Więc tak naprawdę czasem ludzie patrzą, co ja tam w tym supermarkecie mam, same warzywa, owoce, różne rzeczy. Od razu idzie za tobą i bierze to samo. Pani mnie zapytała, ja przepraszam, że tak pytam, ale nawet nie czytelniczka, tylko o co pan przygotuje z tego tutaj, tak? No, grzecznie odpowiedziałem. No, oczywiście to wymaga wysiłku, wkładu, ale właśnie ta ekonomia duchowa, która wpływa też na inne myślenie, to jest też taka refleksja na temat mojego życia. I to Stwórca pięknie wyjaśnia w krótkim wersecie, czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, Ewangelia Mateusza, i dopowiada, a ciało więcej niż odzienie. Czyli wzbudza w nas pewną refleksję, że ciało, owszem, kiedyś się skończy ta wieczysta gwarancja, ale tak naprawdę ma sens dbałość o to ciało, żeby spełnić swoją misję, żeby być człowiekiem dobrego wpływu i żeby odczuć tą radość życia. Tak jak mówię, no nie jesteśmy workiem bez dna i zrobienie sobie tego koła życia polega na tym, żeby też nie popadać w skrajności tylko zdrowego żywienia, tylko tak naprawdę cieszyć się każdym pokarmem, ale z takim fokusem, że tak naprawdę wydaje pieniądze w mądry sposób. Zasilam też ludzi, którzy produkują dobre rzeczy. To też jest fajne myślenie. Kompletnie inna jakość myślenia. Tak? Stwarzam przestrzeń świata, czyli tak zwaną buduję kulturę miłości, cywilizację miłości w ten sposób. Czyli daje się trochę wypchnąć z tego konsumpcjonizmu, chociaż nie jest to łatwe, ale robię w tej skali mikro kroki, które później mają wpływ na makro. Marku, jak ty często robisz zakupy? Ja uwielbiam codziennie prawie. Zakupy przynoszą mi ogromną radość, ponieważ jest to też takie odprężenie, które wprowadza mnie to, o czym też mówiłem. Lubię jeździć na targ, lubię rozmawiać z ludźmi, lubię interesować się, jak wygląda ten przemysł od kuchni, czy ci ludzie, wystarczy im na życie godne. No jest to takie ciekawe. Dużo się też modlę za dostawców jedzenia. Jak wchodzę do supermarketu, to najpierw wychwalam Boga za takie bogactwo w ogóle w sercu, no bo faktycznie umieramy z przesytu i też widzę, że ludzie kupują bez sensu dużo rzeczy. Nie ma edukacji właściwej i nie będzie tej edukacji. Niestety smutna prawda jest taka, że no człowiek stał się trochę tutaj w tej maszynerii genotypów taką trochę marionetką, na której się zarabia pieniądze. Reklama jest też taka bardzo intensywna i żeruje na sile takiej rażącej pokusy w naszych sercach. Jest rozkodowany człowiek psychologicznie, więc łatwo go uwieść jedzeniem, no bo o czym mówiliśmy, jest to kwestia hormonów. Hormony muszą zostać podniesione, żebyśmy byli radośni. Stąd człowiek musi podjąć tą decyzję, a ja podjąłem ją wiele lat temu, jak zdrowie straciłem. Ja myślałem tylko o tym, żeby być zdrowym. Jak odzyskałem to zdrowie, to stwierdziłem po pierwsze, że muszę się tym podzielić, tak? Bo byłem wrakiem człowieka, a z drugiej strony zobaczyłem, że to jest piękna forma po prostu budowania właśnie tej cywilizacji, radości, ładu, spotkania, kultury stołu. Po prostu nasze zdrowie tak naprawdę zaczyna się w sklepie.
bo to, co kupisz, to zazwyczaj jest. Ciekawe to wszystko. No i tego wam również życzymy, żebyście cieszyli się do sklepu procesem kupowania, wybierania tych warzyw, potraw, zdrowego jedzenia, potem gotowania i celebrowania go, tego posiłku z waszymi bliskimi. Zaproście już dzisiaj kogoś na taki posiłek, który zaplanujecie i sporządzicie własnoręcznie. Bo jutro niedziela. Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku naszej serii. Cześć. Cześć.